Chodź, chodź. Piszę i wymyślam słowa piosenki. Du, 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 du. Lato wszędzie, gdzie jest nasz Grzegorz Lato. To widział życzenia świąteczne od Grzegorza. Życzę wszystkim sympatykom futbolu. Panie Grzegorzu, możemy troszkę bardziej do kamery? Jak ja mam patrzeć do kamery i czytać? Pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Spełnienia najskrytszych marzeń. Na całe szczęście my wiemy, jak zrobić odpowiednie życzenia świąteczne. Proszę, wszystkiego najlepszego. Grupa na Facebooku też. Miałem nadrobić zaległości przez święta, ale jednak zacznę od nowego roku. Standard. I tego wszystkiego życzymy wam. Standard. To jest standard. Od nowego roku. Jak była przerwa świąteczna przecież w szkole, to zawsze tak było. Ferie. No nie, no ta przerwa świąteczna, czyli od świąt do nowego roku przecież była przerwa, nie chodziło się do szkoły wtedy. Tak? Tak, był tydzień wolnego. Co ty gadasz? No, ale były czasy. Tydzień! Ale będę grał w gry. Ale będę grał w gry, ale będę jeździł tak. Na nartach, ale przed będę... Przed przerwą, level 19. Po przerwie, 64. Oh. Dokładnie. Kąp się grzeje, rodzice mówią, co się stało z moim dzieckiem. No dobrze, dzieci, ponieważ widzimy się dopiero po nowym roku. Yes! No to proszę bardzo, na po nowym roku proszę przeczytać Pana Tadeusza, nie. Krzyżaków, Lalkę oraz wszystkie części chłopów. No bo przecież macie teraz taką długą przerwę. To akurat. Ale my mamy co robić. Jesteście w klasie maturalnej, więc musicie mieć te wszystkie lektury przygotowane. No i oczywiście zaraz jak po świętach się spotkamy, to nasza zaległa kartkóweczka za Macbetha. I tak wszyscy do po prostu wszyscy, bo jest długa przerwa i nagle się okazało, że tych zadań było więcej niż gdyby to rozłożyć na dni. Dobrze, ale my w takim razie przechodzimy do pierwszego tematu w lekko stronniczym. Przedostatnim w tym roku. Dokładnie. O kurde, faktycznie. Ja o kurde, o kurde. A mi się z 2011 takie wspomnienie wiążą. Jakie? Wystartowaliśmy z Lekostronniczym. Nie kojarzę. Wystartowaliśmy z Polską Dokumentalną. Wystartowaliśmy z Tytusem i Tymonem. Zrobiliśmy Flying Penguin. Poznałem Karola Paciorka od tej lepszej strony. A to naciągane trochę. Wystartowaliśmy z Lekostronniczym. Samoczyszczące się ubrania od Chińczyków. Ja, bo jeśli coś macie wymyślić, albo w Japonii, albo w Chinach, wymyślili taką specjalną warstwę, która jest nietoksyczna i później wystarczy takie brudne, przepocone ubranie wystawić na słońce i ono się samo pierze. I to już działa, i to już jest, i teraz oni się tylko zastanawiają, z kim by podpisać deal, żeby to weszło na rynek. Ale ja się zastanawiam, bo zwracacie, zwłaszcza faceci, zwracają uwagę na to, czy ich odzież oddycha, no nie? Pomyśl o tym, wiesz, że te ubrania faktycznie same piorą, ale one to jest jakaś taka, wiesz, pieprzona folia, że ubierasz to i od razu jesteś cały spocony, bo to w ogóle nie przepuszcza. No myślę, że nie. No mam nadzieję, że nie, bo wydaje mi się, że to jest tak po prostu, że ten pot, czy co my mamy na skórze, jest. I on gdzieś się musi podzieć. Albo zostanie na nas, tak? Piszą też, że coraz więcej ludzi zwraca uwagę na to, żeby był ładny krój i dobrze się nosiło, a nie tylko na to, żeby się łatwo prało i żeby było tanie. Na całe szczęście mamy temat drugi, przedświąteczne rozliczenia polityków tak. Z różnych urzędów. Politycy małopolscy, bójcie się, rozliczymy was dogłębnie i rozliczymy was poważnie. Otóż ci urzędnicy postanowili sobie troszkę na nowy rok pozamawiać, ponieważ mają bardzo niezbędne elementy tak. Wystroju oraz rzeczy, które muszą się znaleźć w każdym dobrym magistracie, biurze, tak. Urzędzie. Każdy wie, że człowiek musi jeść, bo jak nie będzie jadł, to pomrze. Pomrze. Więc każdy musi coś zjeść i to nie placki, nie kartofle. No tak. Delicje. Czekoladowe. 11 tysięcy sztuk. I teraz o co chodzi? Bo ja faktycznie na początku myślałem, że chodzi o jakieś nadużycia, na przykład w kwestii. A to są nadużycia. Nie. Ja myślałem, że chodzi o nadużycia w kwestii na przykład ilości zamawianego papieru. Czy zamówili 3 razy więcej papieru i potem ci urzędnicy każdy sobie po ryzie, wiesz, tam do domu z tą ryzą papieru. Standard. Ale potem się okazuje, że siedzi po prostu pani Frania, przychodzi ta lista, którą pewnie urzędnicy tak. Mogą wypełniać, co potrzebują na przyszły rok. No nie wiem. Kaziu, to ty dopisz może jeszcze... Ile napisałeś czekolady na przyszły rok? 12,5 kilo. No 12? 20. Tylko ty. Nie z orzechami i nie z bakali. Tak. I, tak. I napisz jeszcze. Ale to z pieniędzy urzędników. Z podatników. Nic się nie bój. Bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy obywatel ma prawo wglądu we wszystko, co jego gmina wydaje. Na przykład jeśli wybudowali drogę, to wy możecie wiedzieć, komu zlecili, ile zapłacili, jak i gdzie to ta zrobili. Droga jest, bo jej nikt nie widział. Tak, gdzie ta droga jest. Można wszystko sprawdzić. I to jest faktycznie, to jest, aha, jeszcze nie wiem, czy wiesz, 120 puszek Red Bulla, bo jest niezbędny do pracy, za nasze pieniądze, urzędnik ma kasę na Red Bulla. Kurde, i to jeszcze pewnie Red Bulla, a nie Tigera. Tak, no dokładnie, nie? Polska. Polska, no właśnie. Każdy pracownik sobie kupuje... Co pan tak skwierczysz? Jak stare krzesło. Bo...
z tego całego grząskiego, politycznego, socjopatycznego tematu możemy przejść do maila. Cześć, nie wiem czy Włodek zdaje sobie sprawę, ale w każdej sekundzie odcinka Wodziu ma niepowtarzalnie głupią minę. No co, ja nie widzę tego. Teraz, to dobrze, uwaga, żeby się wszyscy zdziwili, przez 3 sekundy masz mieć normalną minę. I zobaczymy jak ludzie zareagują, okay? Nie ma problemu. Go. Serio? Przepraszam. Okay, nie ma problemu. Nie, nie, to... Bo ty się śmiejesz. Ja się śmieję. Jak ty się nie będziesz śmiał, to dobra, ja będę śmiał. Dobra, dobra, uwaga. 3, 4. Dobrze, bądźcie lekko stronniczy. Jutro odcinek sylwestrowy, bądźcie lekko stronniczy.